Teresa Borchardt. Ja mam takie pytanie, takie no w zasadzie zasadnicze, no bo teraz w czerwcu będziemy świadkami dwóch ważnych wydarzeń dla Europy. Pierwsze to jest Euro 2016, którego wynik tak niespecjalnie mnie fascynuje. No i drugie, czyli głosowanie w Wielkiej Brytanii na temat dalszej przynależności do Unii Europejskiej, co z kolei mnie bardziej interesuje. Zważywszy na wynik ostatnich wyborów w Austrii, gdzie szale przeważyły tam jakieś korespondencyjne głosy, można się spodziewać jakiegoś określonego wyniku również w Wielkiej Brytanii, który zostanie osiągnięty ułamkiem procenta. Ale o co mi chodzi? Że czy faktycznie ta przynależność do Unii jest samym miodem i mlekiem płynącą sprawą, czy też nie zwrócić uwagi na to, że są takie państwa jak Szwajcaria, Finlandia, Islandia, które do Unii nie należą. Finlandia należy. Norwegia, przepraszam. I sobie jakoś sobie radzą. Można mówić, no, że Szwajcarzy bogaci, Finlandia, Norwegia, przepraszam, myli mi się. Norwegia ma duże zasoby tam ropy naftowe, a Islandia to gdzieś tam jest na peryferiach, więc nikt nie interesuje się tym państwem. Więc na ile te pogłoski, które są, że Unia się sypie, że tutaj muzułmanie wywrócą nam to wszystko i zaczniemy się znowu grozić granicami. Na ile te sprawy są takie, żeby takiej wagi, żeby myśleć o tym, czy faktycznie z Unii nie wyjść. Bo z jednej strony, no niby patrzymy, są autostrady, jakieś tam wyremontowane budynki, ale jak na to spojrzymy, to tak praktycznie rzecz biorąc miliardy, które niby z Unii za darmo dostaliśmy, to poszły na konsumpcję. One nie poszły na rozwój kraju. Kilometr autostrady nie wyprodukuje niczego. On się co najwyżej będzie zużywał i trzeba będzie do niego znowu dopłacać. W tej chwili przychody, te, które niby Unia daje, no, podobno już się równoważą, czy też nawet już jesteśmy poniżej kreski względem tego, co w ramach składek wrzucamy. Również no, kwestia chociażby ogromnego zadłużenia, które grozi taką drugą Grecją. Czy tutaj mam właśnie dylemat, bo Jan Paweł II kiedyś no, bardzo parł do tego, żeby Polska wstąpiła do Unii, ale to było jeszcze prawdopodobnie za czasów, kiedy jeszcze kwitła ta myśl Adenauera, żeby to właśnie były Unia była związkiem takich niezależnych, suwerennych państw. W tej chwili to zupełnie zmierza w innym kierunku. Mamy też te propozycje Grupy Wyszehradzkiej. Więc możliwości jakieś oderwania się nawet takim całym kompleksem były. Jak pan to widzi wszystko? No to jest złoty problem. Ja tylko powiedziałbym, przepraszam, zacznę od drobnej niezgody, to znaczy autostrada wprawdzie nie produkuje, ale umożliwia produkcję i ci, którzy jeżdżą, umożliwia i dzięki temu, że się poruszają po niej samochody i mogą transportować różne rzeczy, to są bardzo dla produkcji bardzo określone zyski z tego. Ale ja się zgadzam z panią, że masę spraw, ona się, ja powtarzam, w kółku fetyszyzuje, no, to znaczy tą pomoc dla Polski. To nie jest tak, tutaj ja bym oponował. Nie jest tak, że Polska jest płatnikiem netto. Nie, nie, nie. Polska jest jeszcze ciągle biorcą i to wynika z tego. Ja bym oczywiście mógł dyskutować nad tymi zyskami, jakie są. Są pewne problemy, te fundusze strukturalne, po pierwsze, to nie są takie, że one aż tak bardzo znaczą dla naszej gospodarki, jeżeli sami nie potrafimy czegoś zrobić. To jest to, że dostawaliśmy te fundusze, a nasza innowacyjność spadała i różne takie negatywne rzeczy. To tworzy taką specyficzny, jałowy obieg gospodarczy. Ale to mógłbyśmy dużo mówić na temat tych negatywnych aspektów przynależności do Unii, a ja powiem, że ja uważam, że absolutnie Polska nie powinna wychodzić z Unii Europejskiej. Polska powinna robić wszystko, żeby prowadzić tam suwerenną, i może, suwerenną politykę.
znajdować sojuszników trwałych. Uważam, że trzeba w miarę możliwości zbudować ten układ postjagielloński, ten tych państw, które tych postkomunistycznych, które mniej więcej rozpoznają zagrożenia, które są mniejsze, które wspólnie stanowią pewną już siłę, ale oprócz takiego stałego układu, który powinniśmy budować, to doraźne interesy też mamy z różnymi państwami. To jest tak, że właśnie poprzedni rząd zupełnie zaniedbywa. Ja pamiętam taką rozmowę z ambasadorem Szwecji, który oczywiście, ambasador to jest dyplomata, ale on tak mówił, no ja czasem się dziwię, że nie potrafimy znaleźć wspólnego interesu. Znaczy on powiedział mi tyle, mówiąc to, powiedział, dlaczego wy nie chcecie się z nami dogadać w sprawach, kiedy mamy inny interes niż Niemcy. Tyle powiedział, ale to, tego nie powiedział wprost, ale to, że powiedział, że myśli, że moglibyśmy się porozumieć, chociaż nam się jakoś to nie uda, i to znaczyło. No dobrze, w każdym razie, o co przede wszystkim chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, że bez względu na to, jakbyśmy nie negatywnie ciągle oceniali polityki Unii jako całości względem Rosji, to ona jest zupełnie inna, niż gdyby to były podzielone na pojedyncze kraje. Wtedy byłoby dużo gorzej. Dużo gorzej byłoby. I nieprzypadkowo Putin inwestuje cały czas, inwestuje w sensie dosłownym, w ugrupowania, które dążą do wyjścia z rozsadzenia Unii Europejskiej. To znaczy Front Narodowy we Francji, kredyty wielkie, czy ta alternatywa dla Niemiec. Alternatywa dla Niemiec, która w tej chwili wygląda niestety fatalnie, bo kiedyś to była bardzo sensowna partia w pierwszej fazie, a teraz tam taki pucz wewnętrzny, zupełnie kto inny doszedł do władzy, tam już nie ma tych profesorów i tego biznesmena, się nazywał Henkel chyba, który to organizował. I to są zupełnie inni ludzie i to wygląda to niepokojąco. I no więc mówię jeszcze raz, że to jest wystarczający dla mnie argument przy tej agresywnej polityce Putina. A poza tym jeszcze raz mówię, my w ogóle nie mamy obowiązku się na nic tam zgadzać. To nie jest tak, że my jesteśmy na cokolwiek skazani. To od nas zależy, czy prowadzimy wewnątrz politykę suwerenną, czy nie. W tej chwili Unia się sypie, to prawda. W tej chwili istniejemy w sytuacji wielkiego napięcia. Tylko że no zdajmy sobie sprawę, bo tak ciągle mówimy o tych różnych problemach. Na przykład słyszymy, że no tutaj takie straszne komisja wszczęła wobec nas tą procedurę i to straszne rzeczy. Może się skończyć tym, że zostanie pozbawieni prawa głosu. Oczywiście w ogóle nie dojdzie moim zdaniem nigdy do tego głosowania. A gdyby doszło, to jest jednogłośne, chciałby być wszyscy poza polską zgodnicą, tylko nigdy do tego nie dojdzie, bo mamy iluś ludzi, ileś państw, które nie zaakceptują tego, które już to zadeklarowały. A więc to jest wyłącznie kwestia prestiżu, gry prestiżu i tego, że jednak w Polsce ciągle jeszcze mamy te takie kompleksy unijne, że brzydko nas mówi Unia, no to my uszy po sobie kładziemy. Unia też nie dopadła wiadomo, co to znaczy, w tym wypadku kierować na Komisję Europejską. Czy ktoś mówi, no tak, to może rzeczywiście wszyscy, zresztą to jest wygrywane przez obecną opozycję, czyli tym establishment. Ale mówię jeszcze raz, ja myślę, że to, co pierwotnie udawało się osiągnąć we wspólnocie europejskiej, to samo w sobie było pozytywne. To, żeśmy udało nam się znieść granice, że zaczęliśmy budować wspólny rynek i tak dalej, to są rzeczy pozytywne i w tym kierunku należałoby iść. Oczywiście ta należałoby absolutnie przeciwstawić się tym próbom narzucającym ideologii czy jakiejś tam polityki. Oczywiście może dojść do sytuacji absolutnie kryzysowej, kiedy będzie nam się próbowało na przykład narzucić rozlokowanie uchodźców, coś takiego, ale tutaj jestem pewny, że ostatecznie wycofają się ci gracze unijni, ponieważ wiedzą, że to no, skończyłoby się ewidentnym rozpadem tej wspólnoty. Więc ja jestem za tym, żeby Polska próbowała razem z innymi ją przeformułować, natomiast wychodzenie z niej, no poza tym wyjście, gdyby Polska była na zewnątrz Unii, to Polska byłaby dużo bardziej zależna paradoksalnie ekonomicznie od Unii niż w momencie, kiedy jest wewnątrz, kiedy może się bronić
wewnątrz przed pewnymi decyzjami. Jeżeli by Unia podejmowała całościowe decyzje ekonomiczne, no to on byłaby w stanie nam narzucić. Ta nierównowaga pomiędzy już nie tylko Niemcami, ale całą tą Unią z jednej strony, a Polską samotnie z drugiej, no jest zupełnie niekorzystna dla nas. Musimy, proszę Państwa, pamiętać, że to przeznaczanie często funduszy unijnych na jakieś idiotyczne cele, to są decyzje nasze wewnętrzne niestety. I to, że ostatnio wczoraj w gazetach czytaliśmy, że jakieś tam ogromne pieniądze przeznaczono na dofinansowanie horoskopu dla kocurów w internecie, to też ktoś w Polsce taką decyzję podjął. Ale dlatego między innymi, że procedury ułatwiły to, że istnieje cały przemysł wyciągania tych funduszy europejskich. Ja wiem, bo się tam, jak byłem w Republice, zwracali się do mnie różni i pokazywali, jak to się robi. Wiedziałem to teoretycznie, a wtedy zacząłem praktycznie to poznawać. Waldemar Rosunkowski. Panie redaktorze, ja właściwie chciałem zapytać o, może przynajmniej to tak, pierwsza część pana wypowiedzi trochę mnie zainspirowała o tym takiej też diagnozie sytuacji, bo mówi pan o środowisku konserwatywnym czy prawicowym, które też no, widać dzisiaj bardziej u nas w Polsce, na Węgrzech, ale na przykład z kim rozmawiać w Europie, jakie to środowisko, gdzie ono jest. Ale chodzi mi o to, jak pan widzi z perspektywy pana, jak można, nie wiem, promować, rozwijać w takiej perspektywie europejskiej taką właśnie postawę, czyli poglądy, definicje i konkretne postawy takie konserwatywne, jakby zabiegać o to, bo dzisiejsza, nie wiem, chrześcijańska demokracja w różnych krajach, prawda, to właściwie trudno powiedzieć, czy może ona jest demokracja, ale chrześcijańska to właściwie albo, no ale zostawiam to. Niemiecka na pewno. Tak. I jak pan to widzi z pana perspektywy? Właściwie z kim i gdzie, w co uderzać, co promować, o co się dopominać? Może to jest zbyt ogólne pytanie, ale też może na rynku polskim, bo ja myślę, że to ta rzeczywistość, to środowisko oczywiście jest bardzo różne, szerokie właściwie to, ale jak takie środowiska promować, albo jak pomagać takim środowiskom, jakie mechanizmy wprowadzać, o jakie zadbać, bo myślę, że też dobrze wiemy, że środowisko, nie wiem, szeroko pojętego PiS-u nie jest całe środowiskiem na przykład konserwatywnym. No oczywiście zależy pewnie, co weźmiemy pod uwagę, ale myślę, że ono jest też, nie wiem, inspirowane przez niektóre środowiska, ale nie chciałbym tego tak ograniczyć do jednej partii, bo to jest, myślę, złe określenie. Ale jak pan widzi, jak można promować też, zadbać o te środowisko, bo myślę, że one też troszkę mają dobry teraz czas, bym powiedział, swój, tak mi się wydaje, jak pomóc im, nie wiem, jeszcze bardziej się rozwinąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest tak, że no podstawowe sprawy to jest to, że musimy zbudować tu w kraju alternatywy dla tych dominujących środowisk. Ono troszkę istnieje i to jest ciekawe, że pomimo niesprzyjających warunków udało się ją jakoś stworzyć. Jak patrzymy na rozmaite ośrodki intelektualne, które funkcjonują, jednak na pisma, które udało się stworzyć, to potem powinno się przełożyć na jakieś media. Myślę, że właśnie jest czas na to, żeby rozbudowywać, tworzyć tego typu inicjatywy. Bo przecież było tak, że na przykład patrzyliśmy te pieniądze, były dystrybuowane na przykład tam z Ministerstwa Edukacji czy z Ministerstwa Kultury, no to bardzo charakterystyczne, dla kogo to były te pieniądze dystrybuowane, a kto ich nie dostawał. No teraz to jest ciekawe, że mimo to się udało, że powstały takie ośrodki, więc należałoby je wzmacniać i wydaje mi się, że one mogą ulec wzmocnieniu. Problem polega na tym, że uniwersytety w Polsce też tak wyszły z okresu tego komunistycznego i też stopniowo są przejmowane, tak niestety w zachodniej Europie, przez takie lewicowo-liberalne grupy i zamiast stać się, w ogóle nie są uniwersytetami w tym jakimś, są poliwersytetami, czy jakoś tak by trzeba by to powiedzieć,
tak naprawdę to jest gorzej jeszcze, więc tu rzeczywiście trzeba by się nad tym zastanawiać, jak to powolutku budować te również tak prawdziwego zdarzenia ośrodki nauki, ewentualnie przejmować te, które istnieją. No bo to jest, przypomnijmy sobie, że to jest taka współczesna lewica, to nie są dzieci Marksa przede wszystkim, tylko to są dzieci Gramsciego. Gramsci powiedział dość jednoznacznie, że to jest koncepcja Marksa, że bazą jest gospodarka nad tą kulturą, jest nieporozumieniem, bo nie można stworzyć prawdziwego mentalności rewolucyjnej i uchłopać robotnika, który jest wychowany w tradycji religijno, tam właśnie w tradycyjnym i religijnym kształtowane wychowanie. Więc trzeba to zmienić. I rzeczywiście to była ten długi marsz przez instytucje, znaczy przejmowanie kolejnych instytucji, podbijanie ich i doprowadził do tego stanu, który jest. Więc my to jest długa droga, którą mamy przed sobą. Myślę, że w Polsce jesteśmy paradoksalnie w lepszej sytuacji niż w zachodniej Europie. Więc przede wszystkim musimy budować u siebie. Jak zaczniemy budować u siebie, my już i tak jesteśmy ośrodkiem, który budzi pewne zainteresowanie. No, to jest ciekawe właśnie, że znaczy krajem i budzi zainteresowanie. Bo oczywiście z jednej strony potępienia wielkie tamte, anatemy, które się rzuca na rząd i tych, którzy go otaczają, ale jednocześnie pojawiają się ludzie, którzy z ciekawością patrzą na to, co się u nas dzieje. I myślę, że to jest, no tylko trzeba zdać sobie sprawę, że to jest, wszystko to są procesy. I trzeba myśleć w dłuższej perspektywie czasowej. I problem z politykami jest, powtarzam jeszcze raz, jest taki, że oni, i to jest naturalne, bo oni muszą walczyć teraz, tego dnia, tak? W związku z tym, jak mi się coś tam mówi w dłuższej perspektywie, no, to tak, słusznie się mówi, ale ja tutaj mam to i do zrobienia, ja i tak nie mam czasu na to zrobienia, to sił i środków. No więc to trzeba jednak prowadzić tą wojnę w metapolityce, czyli w kulturze. I ja myślę, że to się i tak toczy w Polsce. I tak jak ja to obserwuję, jak pamiętam, co się działo na początku lat 90. i teraz, no to jestem w sumie dobrej myśli. Ale no, trzeba zdać sobie sprawę, że mówię jeszcze raz, po pierwsze, że jest to proces długofalowy, a po drugie, że ta wojna jest nieskończona. Ponieważ ona się skończy, jak będzie paruzja, drugie przyjście. My nie wiemy, kiedy to nastąpi. Już. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Szanowni państwo, moje nazwisko Raginia, Piotr Raginia. Ja tak chciałem w nawiązaniu do słów pana redaktora, tutaj też padały na temat pewnej roli Niemiec, jaką ona odgrywa tutaj w Europie. Ja akurat miałem możliwość przebywania wielokrotnie po kilka miesięcy i pracować w sumie na uniwersytecie między innymi, ale też wcześniej jako student obracałem się w różnych środowiskach, więc w Niemczech ta sytuacja no, jest o tyle różna, że tamta świadomość jakby pracy na rzecz Niemiec jest powszechna. Tam są różne środowiska, oczywiście są liberalno-lewicowe i są prawicowe i nawet skrajnie prawicowe, ale tam no, wszyscy pracują razem w sumie dla dobra Niemiec. Tak samo jak były tu dyskusje na temat wspólnej Europy, związania Niemiec, wspólną Europę, Adenauera. No ja kiedyś też czytałem takie artykuły, że no, Adenauer sam nie był takim jedynym myślicielem, ale on był przedstawicielem pewnej grupy intelektualistów niemieckich i nie tylko, którzy po klęsce Niemiec doszli do wniosku, że można innymi metodami tą ekspansję Niemiec też w tym zakresie promować i umacniać Niemcy na tej arenie i też się posłużyli tutaj też między innymi Stanami Zjednoczonymi, które chciały, bo to była intencja niby Stanów Zjednoczonych związanie, tak jak Stany Zjednoczone związały BND ze swoimi służbami, ale też nie pamiętamy, jaką rolę odegrał w tym czasie ten Oraniaki Wizę, który był też szefem wywiadu niemieckiego i później odgrywał dużą rolę w
tak samo jak się w Niemczech mówiło, jaka była rola Kohla, jakie on miał wizje. Co prawda na koniec no, one były takie, już porównywał się do Ottona, natomiast to już był ten, już ten okres schyłkowy. Natomiast no, w Niemczech tak faktycznie jest, że te wszystkie środowiska pracują na rzecz kraju i w różnym zakresie. No, część jest widoczna, czy te liberalno-lewicowe, o którym mówiliśmy, które niby mają taką wysoką pozycję w Niemczech, chociaż ja bym negował tą wysoką pozycję, ponieważ ja miałem możliwość mieszkania też na studiach w takim bractwie. To było Alte Königsberger Burschenschaft Alemania, nie wiem, taki ładny górolotny brzmi, czyli starokrólewieckie bractwo Germania. I wiem, jacy ludzie tam przychodzili i skąd się ci ludzie wywodzili i jakie było wychowanie tej młodzieży. I więc no, nie było to liberalno-lewicowe, wręcz odwrotnie, ale było to całkowicie w zaciszu, spokojnie, ponieważ tam no, nikt specjalnie dodatkowo nie przychodził. Natomiast te media, o które pan redaktor mówi, to się trenować media, te grupy i te poglądy traktowało się jako takie pożyteczne do wykorzystania, żeby sobie zajęli tam emocje i się rozładowali, się wybawili, a jakby co, to i tak sobie z tym poradzimy. Także takie ja miałem odczucia i takie rozmowy były też, że chciałem się troszeczkę też podzielić, ponieważ no, kilka miesięcy w różnych, przez kilka lat przebywałem i jakby na bieżąco pracując. Dziękuję bardzo. No ja nie wiem, czy tutaj mam dopowiadać, no pan się dzielił z nami opiniami, to jest naturalne. Ja też trochę bywałem w Niemczech, też tam przez parę miesięcy mieszkałem, czasami w bardzo zabawnych miejscach, na przykład w komunie feministycznej, gdzie byłem jedynym mężczyzną. Ale zostałem wyrzucony, zostaliśmy z moją żoną wyrzuceni z tej komuny feministycznej. Pod pretekstem takim, że patrzyłem na nie jak mężczyzna, co było absolutnie nieprawdą, bo właśnie ja z przerażeniem zacząłem zauważyć, że już nie mogę patrzeć na nie jak na kobiety i to mnie przeraziło. No ale to już jest zupełnie inna historia. Otóż ja bym się jednak tutaj nie do końca mógł zgodzić, że nie ma tej dominacji, tej liceów liberalnych, patrzymy na uniwersytety, dominujących intelektualistów, dominujące media. I oczywiście, jak pan mówi, są inne ośrodki, ale... Przepraszam, doktor, kto je finansuje, tak? Bo to chciałem powiedzieć jeszcze, bo oczywiście są, tak, na tych uniwersytetach, ale uniwersytety są finansowane przez kogoś. A ja mówię o ludziach, którzy finansują, którzy nie są ze sfery kulturalnej, tylko ze sfery... No tak, ale finansuje, no, one same są przedsiębiorstwami, tak jak duże media same są w dużym przedsiębiorstwami, tak jak jak Springer, to jest wielkie przedsiębiorstwo, jak i tak dalej, więc to nie jest, no ale to, więc jak takie wpływowe jak Spiegel, jak pisma, no to zobaczmy, jakie one są, czy nawet te, które są bardziej uznawane za bardziej na prawo, czy Frankfurter Allgemeine Zeitung, czy Süddeutsche Zeitung, no to ta dominacja pewnego lewicowej, takiej lewicowo-liberalnej koncepcji rzeczywistości, taki, oczywiście to, że ten nacjonalizm tam podskórnie istnieje, to jest inna sprawa. Tylko trzeba zrozumieć, co to jest nacjonalizm. Nacjonalizm może, bo ja nie wiem, czy takie łatwe zaliczanie nazizmu do prawicy jest dla mnie takie dość ryzykowne, biorąc pod uwagę, że to by jednak socjalizm. No, socjalizm jako żywo nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem, w Kanadzie to prawicjalizm jest umowne. No tak samo jak wspominałem tutaj, te koncepcje pierwotne decji, no to nie, to tak średnio miały, w ogóle nie miały nic wspólnego z konserwatyzmem takim, ze zrozumieniem wartości długotrwałej tradycji, tego, że właśnie, że nie jesteśmy w stanie racjonalnie rzeczywistości opanować, że tylko, że musimy opierać się na pewnych kulturowych, na kulturze, która nas przekracza intelektualnie i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza o to, ale to już jest na inną rozmowę, więc rozumiem, że mam troszkę inną optykę i troszkę inne perspektywy. Tak, ja nieraz nie powiedziałem faszyzm ani nacjonalizm, jakie są środowiska, ja miałem możliwości się tu obracania i tu, i że to nie jest tak do końca, prawda, że jest ta jedna opcja, jest też jeszcze druga opcja, to można nazwać o tym
no, konserwatywnym charakterze, tradycjonalizmie, która też gdzieś tam w cichości jest i też no, pewną, kształtuje pewną sytuację i pewne trendy w społeczeństwie. Także, ale ja chciałem zauważyć, że znowu drugie środowiska troszeczkę inaczej, ale wszystkie ogólnie no, pracują jednak na rzecz no, takiego dobra no, narodu. No, nie są, nigdy nie występują przeciwko. Tylko w pewnych momentach jednak wspólnie to... No tu się zgadzamy, tak. Znaczy, ja bym, mnie się wydaje, że pan zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie na to, że Niemcy bez względu na poglądy polityczne są jednak solidarni w kwestiach interesu narodowego niemieckiego. I to najbardziej wychodzi przy przetargach. Proszę Państwa, nasze przetargi unijne, czyli otwarte na wszystkich kontrahentów z Unii, no, jak one wyglądają, to wiemy. Na autostrady przetargi wygrywają jakieś podmioty zagraniczne, które biorą polskich podwykonawców, a potem zostawiają ją ich bez wypłaty. Otóż w Niemczech, proszę Państwa, żaden wykonawca zagraniczny nie ma szansy wygrać przetargu, chociaż to są przetargi otwarte, unijne, jak najbardziej, zgodnie ze wszystkimi wymogami, ale niech no jakiś urzędnik niemiecki pozwoli, żeby firma nie niemiecka wygrała ten przetarg. Więc hipokryzja posunięta jest tutaj do granic wytrzymałości, ale oni dbają o swoje interesy w odróżnieniu od nas. Może, proszę Państwa, umówmy się, że to już ostatnie. Ostatnie. Ja tak chciałbym jednak nawiązać do ostatniej książki. Tam poprzez swoje doświadczenia pisze Pan o takiej osobie Adama Michnika, o jego takim poczuciu pewności, pysze. I tak chciałbym... Jak Pan uważa, czy jakby to oddziaływanie, obecne oddziaływanie Gazety Wyborczej, środowiska, wokół, no, które jest zgromadzone wokół Adama Michnika, no, wyraźnie widać, że w tej chwili no, słabnie. Czy to jest chwilowa słabość, czy jednak, że tak powiem, to już jest taka tendencja schyłkowa? Ja myślę, że no, to, że słabnie, to wyraźnie widać. I sam Adam Michnik już jest taką postacią raczej przeszłości, myślę. I on sobie nie zdaje z tego sprawy. Jego te czasami takie straszliwe, gwałtowne filipiki, które są często przeciwskuteczne, moim zdaniem, co on sam czasami dostrzega. Ale no, jednak on stworzył dzięki tej... On stworzył pewien, on w dużej mierze jest duchowym ojcem III RP i konsekwencje tego będziemy mieli nie wiadomo jak długo. To znaczy, ja pisałem w książce, że to jest ciekawe. Ja nie uważam, że on jest takim myślicielem, to jest bardzo inteligentny gracz polityczny, polityk, intelektualista, ale żaden myśliciel. On nie zdawał sobie sprawy, co on rozpętał, to znaczy on przygotował ten projekt polityczny. On chciał rządzić razem tam z tą grupowaniem komunistycznym, tym co więcej sądził, że będą zwasalizowani wobec niego, etc. Wszystko mu się wymknęło z rąk. Ale co więcej, on nie ma u sobie żadnych tego projektu, tej lewackiego, żadnej sympatii do tego lewackiego projektu on nie miał. To z czasem, idee mają konsekwencje. Jeżeli on zakwestionował jego środowisko odpowiedzialność, jeżeli zaproponował pedagogikę wstydu po to, żeby tych Polaków trzymać za pysk, przepraszam za słowo, no ale to tak wygląda, to znaczy, żeby ich zawstydzać swoją tożsamością, po to, żeby nie obudziły się w nich te jakieś tam demony nacjonalistyczne. Jeżeli on zaproponował, ja to w książce piszę oczywiście sensowni i sposób bardziej, myślę, spójny, a na razie to tak trochę opowiadam bardzo ogólnie. Otóż, jeżeli zaproponował takie idee, to one mają swoje konsekwencje. To nieprzypadkowo Gazeta Wyborcza została skolonizowana przez pewne lewackie ugrupowania, które pierwotnie wydawały się to słabsze, krytykę polityczną i innych. Dlatego, że stała się rzecznikiem tramwajowego antyklerykalizmu, z którego wyśmiewał się. To jest jego określenie, tramwajowy antyklerykalizm, z którego się Michnik wyśmiewał i uważał to za fatalne. Po prostu pewne wybory polityczne pociągają za sobą
dalsze konsekwencje ideowe, myślowe i to, że nie wszyscy sobie z tego, albo mało kto sobie z tego zdaje sprawę, to jest już inna sprawa i że tam nikt nie zdał sobie z tego sprawy. Więc w tym sensie ja bym mógł powiedzieć, że on zainfekował mentalność Polaków na długie lata i że będziemy widzieli, że dzięki niemu stało się dużo łatwiejsze wejście tego idiomu lewacko-liberalnego w głąb polskiej kultury. Znaczy dzięki, z jego powodu. Natomiast on sam, jego środowisko odchodzi w przeszłość w sposób naturalny skądinąd, a myślę, że i Gazeta Wyborcza będzie coraz bardziej obumierać, choćby dlatego, że media pisane obumierają, co akurat samo w sobie mi tak bardzo już nie cieszy. Lusiu, to ostatnie pytanie, krótkie. Trzech studentów z Uniwersytetu z Szkocji, St. Andrews, którzy specjalnie zrezygnowali ze zwiedzania Torunia, a widzę, że John ma pytanie. Czy możemy jeszcze... No dobrze. Dla młodzieży bardziej. Mały żarcik na początku, była mowa o filozofach, a jest pytanie, dlaczego to najwięcej filozofów urodziło się w Niemczech, a widziałeś ich kobiety? To tak, tak jest coś, ale nie, to już na poważnie, bo cały czas mówimy tu o Niemczech, o Unii Europejskiej, tam o Komisji Europejskiej i tak dalej, ale ja mam pytanie, czy to możliwe, żeby Niemcy byli aż tak głupi, że zgodzili się na budowę gazociągu? Jeszcze zanim gazociąg powstał, znajomy Rosjanin mówił, że tak się cieszą i ręce zacierają, bo kurek będzie po ich stronie. Co pan na to? Ja uważam, że oni nie są głupi, oni po prostu nie czują się zagrożeni przez Rosję. Oni się nie czują zagrożeni przez Rosję i myślę, że nie są zagrożeni realnie przez Rosję. Rosja nie ma takiej siły, żeby podbić Europę, może ją rozbijać, próbować pacyfikować, natomiast my jesteśmy zagrożeni. Owszem, Niemcy już nie. I Niemcy w związku z tym czują się wystarczająco silni, żeby dać sobie radę i traktują to jako będą możliwość dodatkową, która im tam ekonomicznie się będzie opłacała. To co, to teraz pan ze Szkocji, tak? Znaczy oni są Szwajcarami. Szwajcarami ze Szkocji. To są Europejczycy. To jest Irlandczyk, z Ameryki, tam jest Szwajcarz, to jest Polak. My name is John Grace. I am a student at St. Andrews University in Scotland. I study history. And this is my first time ever to Poland, and it really, it's a wonderful country. I love what I've seen already. And what's happened in Western Europe, in the United States, it's really terrible. Our culture has been completely decimated. And coming to Poland, which is still Polish, and I do not want the same thing to happen to Poland. so how people need to be conscious of sort of resisting this transformation which has been forced on us in Western Europe. And it's not so much trying to, because we've always had conservative movements and things trying to slow this change, but it's only ever done that a little bit. It really has to be stopped completely and not allowed to happen at all. So how can Poland stay Polish and not have that, not be destroyed culturally and replaced and diluted? Ja o tym już mówiłem. Przepraszam, państwo pewnie nie rozumieją angielski, więc nie ma potrzeby tłumaczyć. Jeżeli jest taka potrzeba, to ja mogę przetłumaczyć. To to jest pytanie. Tu jest pan szef, profesor. Może jednak. Dobra. Więc pan John Sheffield Grace jest bardzo podbudowany tym, co widzi tutaj u nas w Polsce w kontekście czy w kontraście wobec tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. I ma wielką nadzieję, że trend ten transformacyjny zostanie jakoś zatrzymany. I na pewno w
Polsce, jeśli w Polsce, to może przez Polskę w Europie. I pytanie jest teraz o to... Jak to zrobić? Jak to zrobić polski rząd i polskie ośrodki? Jak powstrzymać ten proces transformacji? Tak, to jest pytanie. Znaczy, ten proces transformacji, o którym Pan mówił, ja tu dodam, dotyczył kultury. I to nie tylko Ameryki, ale Europy, to znaczy tej niszczenia tradycyjnej kultury, która jest fundamentem tożsamości europejskiej, również polskiej. No, jak to zrobić? No tak, po pierwsze okazuje się, że Polacy nie za bardzo to chcą i fakt, że wygrywa partia konserwatywna, która jest realnie konserwatywna, która nie tylko chce opóźniać ten proces, jak Pan mówił, że te prawda, partie zachodnie, konserwatywne właściwie tylko są w stanie opóźniać i ich ambicją jest opóźnianie procesu, jakby się godziły na tego ducha czasu, przyjmowały, że taki jest duch czasu i nic się nie da zrobić. No to my w Polsce nie akceptujemy tego ducha czasu, ja jestem z tego dumny. I więc to jest polityczny wymiar, a to nie jest tylko polityczny aspekt, bo ja myślę, że to, że udało się wygrać tej prawdziwie konserwatywnej, w sensie takim właśnie kulturowym partii, jaką jest PiS i prezydentowi Dudzie, który też reprezentuje taką postawę, to wynika stąd, że Polacy też byli w stanie, pomimo niesprzyjających okoliczności, tworzyć ośrodki kulturalne, intelektualne, medialne, które przeciwstawiały się temu i proponowały inne rozwiązania. I nie dały się, prawda, to jest taki proces, to jest bardzo zabawne, bo czasami lewicowi myśliciele potrafią nazwać pewne zjawiska, tylko że one nie dotyczą tego, co, tylko należałoby wykorzystać ich termin, ale one nie w odniesieniu do tego, co oni nazywali w ten sposób. Jest taki francuski socjolog Bourdieu, który określa przemoc symboliczną, użył takiej formuły. Ta przemoc symboliczna de facto w krajach zachodu jest wymierzona w tradycyjną kulturę. To jest ośmieszanie i dezawołowanie tradycyjnej kultury tak, żeby ludzie wstydzili się przyznać do swoich postaw, do swoich fundamentalnych zasad, idei. Jeżeli odbierze się im głos, nie będą mieli swoich reprezentantów, nie będą mieli swojego wyrazu, w mediach, w ośrodkach kulturalnych i tak dalej, to bez względu na to, że stanowią większość i ich intuicje są sensowne, oni przegrają. Zawsze wygrywa zdecydowana mniejszość. I na szczęście my w Polsce mamy takie elity, które są w stanie przeciwstawić się temu dominującemu trendowi. No to zresztą wywołuje taką reakcję na Zachodzie i to, że jesteśmy, prawda, nazywani to, a to w najlepszym wypadku populistami, jeśli nie narodowymi socjalistami. Dziękuję bardzo. No, Szwajcaria jako kraj jest właściwie taką mieszanką z jednej strony konserwatyzmu, który się objawia choćby w tym referendum w sprawie meczetów, minaretów, prawda? No to Szwajcaria... franków szwajcarskich na głowę, to sobie przyznać Szwajcarii. No tak, słyszałem o tym. A z drugiej strony no właśnie są rozmaite niepokojące sygnały ze Szwajcarii, jak na przykład to, że Zurych jest głównym centrum eutanazji w Europie, prawda? Więc Szwajcaria jest no, krajem z polskiego punktu widzenia dziwnym do sklasyfikowania. Ale to już na temat na zupełnie inną rozmowę. Proszę Państwa, myślę, że jest to typowa rozmowa niedokończona, że tak użyję tego bardzo toruńskiego określenia, bo będziemy ją jeszcze kontynuować przy stole. Proszę Państwa, dwa ogłoszenia takie formalne. Pierwsze to dotyczy tej skarbony. To już nie muszę sugerować, do czego ona służy. Drugie ogłoszenie, proszę Państwa, no bo jest to pewnie ostatnie zebranie Szewskiej Pasji przed wakacjami. Proszę Państwa, potem będzie jeszcze jedna impreza, już taka trochę
trochę towarzysząca, na którą Państwa też chciałem jednak zaprosić 20 czerwca w tej sali o godzinie 18 odbędzie się spotkanie promocyjne książki pani Sylwii Galli-Skarbińskiej, obecnej tutaj zresztą, na temat przemian polskich służb specjalnych w latach 89-90. Będzie obecny generał Zbigniew Nowek, może jeszcze paru innych zacnych gości. Myślę, że dyskusja będzie ciekawa. Serdecznie zapraszam. Roześlemy zresztą wśród członków szewskiej pasji ogłoszenie. Czy jeszcze coś powinienem ogłosić? Podziękować gościowi. No to zaraz gościowi podziękuję. Proszę Państwa, spotkanie zakończymy kwadrans po 20. Kwadrans po 20. Posprzątamy jutro, więc już nikogo nie proszę o jakąkolwiek pomoc. No a gościowi to ja nieustannie dziękuję, bo to... To ja Państwu bardzo dziękuję i jestem wdzięczny za to, że Państwo poświęcili mi taki ładny kawałek tak ładnego czasu. Dziękuję bardzo. A gdyby ktoś chciał, żebym książkę podpisał, to jestem gotów.